Z łaski Chrystusowi czytajmy. Ewangelia świętego Łukasza, 8 rozdział, 4 werset. Ósmy rozdział, 4 werset Ewangelia świętego Łukasza. A gdy zeszło wielu ludzi, ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą z radością, przyjmą słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Amen. I przeczytajmy kilka wersetów z listu świętego Piotra. Drugi rozdział, pierwszy werset. Pierwszy list świętego Piotra. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszywanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyż żeście skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowne. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy w nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Amen. Dzisiaj wyszedł do tego małego kościoła, wszedł ten, który siewca i zasiał jego słowo. Jego słowo prawdziwe, z Boga natchnione. I jak spada to słowo na ziemię, jest jak deszcz i wzrasta to, co wyrosło. Wyszedł siewca, aby zasiał. I tylko uczniowie, i my twierdzimy,
że jak jesteśmy czymś, jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, niczym więcej. Biada nam, jak stwierdzimy, że jesteśmy nauczycielami, teologami, mając własność wytłumaczania Słowa Bożego, albo że jesteśmy czymś, bo apostoł Paweł nas zapewnia poprzez Ducha Świętego, że jak ktoś sądzi, że jest czymś, a jest zerem, oszukuje samego siebie i my nie chcemy oszukiwać, co najmniej od dzisiaj, samego siebie. Jestem zero. Ale wyszedł siewca siać swoje słowo. Przyszedł Pan. Zasiał. I dał nam radosny przekaz. Przekaz wychwalania, wesela i wykrzykiwania. Dla nas wszystkich. Ale Bóg Chrystus daje. I teraz pytaniem jest, ja biorę? I to jest pytanie. Chrystus daje, ty bierzesz. Daje dostojnie i z obfitością Słowo Boże. Ty weźmiesz Jego Słowo, Jego ziarno. Bo wyznaje nam Jezus Chrystus, że pomimo, że wyszedł siewca, aby zasiał, inne ziarna spadły na drogę. Tam, na bok drogi. Ja pamiętam, jak w tamtych latach nie było asfaltu i dróg, i tam, gdzie były pola, ale były ścieżki. I każdy chodził po ścieżce, aby poszedł na swoje pole, bo nie chciał deptać ani swojego pola, ani pola obcego. Jak się stały te ścieżki? Ktoś zaczął, ktoś chodził za nim i powstały ścieżki. I każdy chodził jeden za drugim, bo były wąskie te ścieżki, nie było dróg. Pola były. I spadło ziarno dobre na tą ścieżkę, na tą drogę. Zdeptana ziemia. Żadnego wyniku. Żadnego wyniku, bo nie może wejść ziarno i według wytłumaczenia naszego Pana, i idę od razu, nie może wejść ziarno do serca, bo serce ma w środku, tak jak czytaliśmy, złość, podstęp, nienawiść, obłudstwo, obgadywanie i jest to zdeptana ziemia. Czyli te mleko, tego mleka nie możemy napić jako na nowo narodzone niemowlęta, nie możemy wzrastać i Słowo Boże idzie na marne. Dlaczego? Bo w środku w nas mamy gorzkość. I chcę wam powiedzieć coś, że w większości razy gorzkość i złość i zazdrość, która może być w nas, pomimo, że nasze serce wytłumacza to, bo on powiedział to i tak to zrobił przeciwko mnie, w rzeczywistości są wyobraźniami diabła, który uderza, bo dlatego, bo nie ma wiary i uderza serca niewiernych. W kościele są bracia święci. Jak tego nie zrozumiałeś, to bardzo ważne, musisz się co najmniej tego nauczyć. Święci bracia, nie miej podstępu, nie myśl, nie rozmyślaj. I jak ktoś upadł i 7 razy upadł, Pan go podniesie. Ty zważaj, jak myślisz podstępnie i masz podstępne, że może upadniesz i że upadniesz i nie powstaniesz i nie wstaniesz.
Kościół Chrystusowy nie jest ludzki, jest niebieski. Jest pokryty zawsze krwią Chrystusową i wypełniony zawsze Duchem Świętym. Jak w Twoim sercu zlekceważyłeś brata i kościoły, boję się, że upadniesz i nie wstaniesz. Żaden kościół, żaden brat nie mam możliwości, abym osądzał, skazywał, bo jestem skazany. Żadnego mojego brata, żaden kościół, żadnego człowieka Bożego. Dlaczego? Bo tak chce mój król. Bo tak chce mój pan, bo to jest jego przykazanie. I nie rozmawiam z przykazaniami mojego króla. I jak widzę, że złoszczę się i mówię, dlaczego tak, dlaczego inaczej, nie jest Twoim królem, Jezus. Jesteś bez króla, bo jakby był Twoim królem Pan, powiedziałby Ci, uspokójcie się. W spokoju i w przekonaniu będzie Wasza moc. Uwierzcie w Ewangelię. Nauczcie się ode mnie, że jestem pokorny i uniżony w sercu. Nie obgadowujcie, nie osądzajcie, jak te słowa nie docierają do Twojego serca, wtedy nie masz króla. Upadniesz i nie podniesiesz się. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, nie tylko wezwiemy Jezusa o króla, ale po pierwsze upamiętamy się, bo nie jest. Po pierwsze upamiętamy się. Jak nie upamiętamy się, nie ma ciągu dalszego. Jest to zdeptana ziemia. Ale i na polu jest też jeden kawałek pola, gdzie są kamienie, skały. Jak pojedziecie tam do mojego domu na Kalamo, wszędzie jest kamień. Tam nie można nic zasadzić. Abym zasadził jedno drzewo, musiałem przywieźć dużo ziemi. I abym zbudował dom, musiałem z kompresorem rozbić skałę. Zasadziłem przed wieloma laty cytrynę i nie rośnie. Dlaczego? Bo jest na skale, na kamieniu. Nic nie może rosnąć tam. Cokolwiek zasadzisz, tylko te dzikie drzewa załapią się. Ale te dzikie drzewa nie wydawają owocu. Cokolwiek jest dzikie, tam w tamtym miejscu rośnie. To nie jest ziarno siewcy, ale to jest ziarno tamtego siewcy. Czyli więc nie jest, bracia i siostry, tylko przyszedł dobry siewca, aby siał dobre ziarno. Jest też zły siewca, który sieje złe ziarno. I jak przyjmiesz ziarno dobrego siewcy, wtedy stanie się Twoim królem. I jak przyjmiesz złe ziarno złego siewcy, stanie się Twoim królem. Czyli nie możesz mieć dwóch królów. To jest niemożliwe, abyś miał dwóch królów, dwóch panów. Albo jednego umiłujesz złego siewcem i drugiego znienawidzisz, albo jednego znienawidzisz jest czas przychylności, jest czas upamiętania, aby przyszedł i królował na dobrej ziemi. Jest też jeszcze jedna ziemia, gdzie są ciernie, pokrzywy i tam też spada ziarno. Ale tam zostały zasiane ziarna też
innego ziarna. Wszystkie te ciernie pokrzywaj i rosną razem wszystkie te ziarna. I Słowo Boże, i Słowo ludzkie. I Słowo Boże, i troski ludzkie, i niepokoje ludzkie, i niepokoje ludzkie, i pożądliwości ludzkie, i pożądliwości ciała, i pożądliwości oczu, i pycha życia. Wszystko razem rośnie, rośnie. I dobre ziarno, ale nie wydaje owocu, bezużyteczny. Dzisiaj wyszedł siewca, aby zasiał swoje jego ziarno, ale pytaniem jest moje serce, w jakiej sytuacji się znajduje. Bo jest dobra i urodzajna ziemia. I dobra i urodzajna. Dobra co znaczy? Bez podstępu. Bez zgorszenia, bez myślenia, bez złości. Nic. Dobrotliwość. Bóg jest dobry. Bez zgarszania, bez złości. Nic. Dobrotliwa ziemia. I urodzajna, urodzajna, że może wydać, przyjmuje i raduje się w Słowie Bożym, płacze w Słowie Bożym, czyli duch uniżony, serce skruszone, dobra ziemia. I drżąc ze Słowem Bożym, urodzajna ziemia. Tam spada ziarno, spuszcza Bóg swój deszcz, wyrasta i wydaje owoc, dobry owoc i wydajny owoc. Wiesz, co to znaczy, że biegasz, biegasz i nie widzisz żadnego wyniku swojego trudu? Nie widzisz żadnego wyniku swojej męki? Nie widzisz dzieła Bożego? Nie widzisz Słowa Bożego, jak nie działa w swoim życiu, tak jak działa u innych braci. Dlaczego? Bo nie zważałeś, że Słowo Boże, które jest siane. I dzisiaj chcemy Jezusa Chrystusa jako Króla, ale po pierwsze upamiętuje się. Zmień nasze serce. Nie chcę, aby było zdeptane. Zmień je, Chrystusie. Nie chcę, aby było pełne kamieni i skały. Zmień te serce. Nie chcę, aby zasiał diabeł troski, pożądliwości oczu, pożądliwości ciała, pychę życia, podstępy, złości, niepokoje. Oczyść moje serce, Panie. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć zawsze Pana. Oczyść moje serce, Panie. Oczyść moje serce. I serce, bracia i siostry, nie może być oczyszczone, jak tylko poprzez upamiętanie, spowiedź i powrót, i poprzez krew Chrystusową. I zepsute serce, zepsute rzeczy wyrzuca. Abyś zrozumiał, jakie ma serce, posłuchaj, co mówisz. Posłuchaj z uwagą, co mówisz. Ja bym powiem poprawniej. Pomyśl z uwagą, o czym myślisz. Bo nie jest tylko, abyśmy to mówili, bo możemy to mówić głośno, ale możemy też mówić też w sobie, abym zrozumiał dzisiaj, czy moje serce jest dobrotliwe i dobre. Aby wydał obfity owoc, muszę usiąść i pomyśleć, co mówię i o czym myślę. I powiem, upamiętuję się. Upamiętuję się o te myśli, które popełniłem, za słowa, które powiedziałem. Upamiętuję się za wszystko. Oczyść moje serce, bo chcę, aby Twoje słowo wyrosło i chcę, abyś Ty był królem w moim sercu. Jak nie wyrośnie słowo w Twoim sercu, królem Chrystus nie może się stać. Dlatego co mówi apostoł Piotr? I dlatego odrzućcie wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, wszystko, wszelką obmowę. I później zapragnijcie niesfałszywonego duchownego mleka, czyli Słowa Bożego, i wtedy będziecie wzrastać ku zbawieniu. I wtedy skosztujecie, że dobrotliwy jest Pan.
Inaczej nie ma wzrostu i dobrego, dobrotliwego Boga nie poznasz w swoim życiu. Jak osądzasz, jak uważasz, że inni mają pychę i uważasz, że mają władzę, że mówisz, że ci przemawiają źle, to jest zepsute serce. I możesz mieć rację, ale Król Chrystus powie ci, wygrywaj zło dobro, zło dobrem. Miłość nie myśli o źle, miłość kocha, miłuje. I miłość jest spójnikiem doskonałości. Miłość pokrywa obfitość grzechu. Ty nie masz miłości, dlatego nie możesz pokryć obfitości grzechu. Ani drugiego, ani swoich grzechów. Bóg niech nas zachowa. Dlatego, umiłowani bracia i siostry, jak odrzucimy wszystko, to wtedy przystąpimy do Pana, jak do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Przybliżamy się do Boga jako kamienia żywego, jedynego, abyśmy byli zbudowani na tym kamieniu. Nie chcę być odrzuconym kamieniem tam na boku i wy jako kamienie żywe, którzy budujecie w dom duchowy i którego odrzucili ludzie, budujecie dom duchowy. Słuchajcie, bracia i siostry. Budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, gdzie możesz budować, jak królem twoim jest Pan? Na żywym kamieniu. I wtedy będziesz ty budował i twoja rodzina w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Dlaczego? Dla żadnej innej przyczyny, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest chrześcijanin. To jest duchowny dom. Wy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą, bo Duch Święty mieszka w tobie. Jesteś duchownym, jesteś kapłaństwem świętym. Ja nie wiem, ja nie znam ciebie, ale ja znam ciebie. Dzisiaj to wiesz, jak cię kontroluje Słowo Boże. Dzisiaj wiesz, że wszystko zrobiłeś źle. Dzisiaj wiesz, że jesteś dokładnie tak, jak ci mówi Słowo Boże. I dlatego musisz się upamiętać. Dlatego muszę się pamiętać, bo chcę być duchownym domem. Chcę być kapłaństwem świętym. Chcę składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Nie chcę modlić się, Panie, nie słucham, nie chcę cię, nie słuchasz mnie, nie wysłuchujesz mnie. Zobaczcie, co mówi Dawid. Przeczytałem to i uradowałem się. Jak Pan króluje, wtedy Mojżesz i Aaron i Samuel wzywali Pana i On ich wysłuchiwał. Dlaczego? Bo mieli króla swojego Pana. Chcę, aby moje modlitwy były wysłuchiwane. Wzywali Pana i Pan ich wysłuchiwał. Z mocą Ducha Świętego przemawiał do nich i dlatego zachowali świadectwa Jego i rozkazy Jego, które im dał i Bóg ich wysłuchiwał. Był Bogiem przebaczalnym dla nich i był koło nich zawsze. Nie jest Bóg miłości, jest Bóg miłości, ale jest też Bóg ogniem trawiącym, jest przebaczalnym, ale i mści się. Kim chcesz, aby Bóg był
naprzeciwko Ciebie, przebaczalnym i mścicielem. Nie, biada, Panie, nie. Ja chcę, abym był budowy. Wy budujecie, nie buduje Chrystus. Bóg mi daje kamień żywy, abym mógł się ustać. I mówi mi, co abym odrzucił, i abym oczyścił moje serce. I abym zbudował w dom duchowny, abym stał się kapłaństwem świętym, abym składał duchowe ofiary przyjemne Bogu, aby mnie wysłuchiwał Bóg, i aby mi odpowiadał Bóg, i aby działał Bóg, i aby był moim królem Chrystus, i abym nie widział niczego zła w moim życiu, bo On jest moją obroną, mój Pan i mój Bóg. I dlatego oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I to jest Słowo Boże, które zostało zasiane poprzez siewcę. To jest kamień wyborny i kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. I wam, którzy wierzycie, jest czcią. I Bóg czyni to, bo dzisiaj wierzymy. Wierzymy w Słowo Boże. Co znaczy wierzymy? Przyjmujemy je. Nie rozmawiamy o nim. Mówimy, że jest Słowem Bożym, bo jest prawdziwym i będzie działał w naszym życiu. A dla tych, którzy nie wierzą, staje się skałą zgorszenia i potkną się. Będziesz słuchał Słowa Bożego, dlatego że jesteś nieposłuszny i będziesz się zgarszał. Będziesz słuchał Słowa Bożego, dlatego że jesteś nieposłuszny, będziesz się potykał. To jest coś strasznego. Słucham Słowa Bożego i potykam się. I będę mówił, co nam teraz on mówi, ten człowiek, i to, i zobacz, to nie jest tak, ja wiem. Potykam się, zgarszam się. Dlaczego? Bo nie jestem z tych, którzy wierzą, dla których należy cześć, ale jestem z tych, którzy nie wierzą. Dlaczego? Bo moje serce jest zdeptane, ma skały albo ciernie. I nie przyjmuję Słowa Bożego tak, jak jest Słowo Boże. I Słowo Boże nie może działać we mnie. I dlatego mówi Bóg, wy, którzy wierzycie i upamiętujecie się i oczyszczam wam serce. Wy, którzy wierzycie, chcecie, aby był król w waszych sercach. Jesteście królewskim kapłaństwem. Królestwem kapłaństwem. Jesteś narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego. Wy, którzy wierzycie, którzy nie zgarszacie się, którzy nie potykacie się z Słowem, przyjmujecie Słowo Boże, który sieje Chrystus i wy jesteście ludem świętym. Ludem, który nabył Bóg poprzez krew świętą, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do duchownej swojej światłości. I jak to jest koniec wszystkiego, bracia i siostry. I nie oczyścimy naszego serca. Nie przyjmujemy Słowa Bożego jako Słowa Bożego. I jak zostawimy nasze myśli i zaczyna myśleć o dziwnych rzeczach, które są poza Słowem Bożym, wtedy nie możemy ogłaszać cnoty Jego. Będziemy mówić i nic się nie będzie działo. Będziemy budować i Pan będzie burzył, tak jak Esaw. Ty mówisz, zbudowałeś, zburzyli, dzisiaj odbuduję na nowo. A Bóg będzie mówił, że ty będziesz budował, a ja będę burzył. Nie możemy się bawić. Wiesz, co to znaczy, że ty budujesz, a Bóg burzy. Dlaczego? Bo zostało zasiane poprzez siewce dobre ziarno. Ty myślisz. My nie myślimy, bracia i siostry. My mówimy amen naszemu królowi. My chcemy i wyznajemy przed Chrystusem jako winni. Chcemy Chrystusa. Popełniliśmy wiele błędów. Co mamy zrobić? Jesteśmy ludźmi.
ale dzisiaj i dzisiaj w dniu zbawienia, w dniu i chcemy, aby ten, który daje, aby nas uczynił zdolnymi. Nie chcemy odejść bez Słowa Bożego zasianego w sercu. Nie chcemy odejść bez przyjęcia tego, co Chrystus chce, aby stał się naszym Królem. Chrystus daje. I ja chcę brać. Chcę brać i dzisiaj, i zawsze, aby pomimo, że nie byłem ludem Bożym, teraz Bóg mnie uczyni. Nie byłem. Byłem w kościele, ale ludem Bożym nie byłem. Bo w moim sercu co miało? Było zło, nienawiść, obgadolstwo, wszystkie zło. Lenistwo. Wiesz, co to znaczy? Kościół. Jest dzisiaj kościół, a ty mówisz, że nie pójdę do kościoła, bo moja żona nie jest w domu, jest w pracy i ja nie idę do kościoła. Rozumiesz, co ty mówisz, człowieku. Rozumiesz, co ty teraz robisz. Siedzisz przed komputerem i grasz i Ewangelio Chrystusowa jest obok ciebie, ale nie czytasz jej. Wiesz, co ty robisz. I sądzisz, że jesteś ludem Bożym i że i weźmiesz wieczerzę pańską. Dla błogosławieństwa, dla sądu weźmiemy, jak dzisiaj się nie upamiętamy. Jak nie upamiętamy się z całego naszego serca. Jak nie upamiętamy się naprawdę, wyznając, że w wielu rzeczach jesteśmy winni. Wtedy będziesz ludem Bożym. Wtedy będziesz zmiłowanym przez Pana. Zmiłuje się przed Tobą Bóg i tam, gdzie nie ma granic, jest miłosierdzie Boże. Chcę miłosierdzia Bożego. Chcę być z tych, którzy są zmiłowani przez Boga. Nie chcę z tych, którzy sądzą i ubrałem się w jestem uczesany, jestem w garniturze, ale moje serce jest pełne od innych rzeczy. Czy kamienie, czy zdeptana ziemia, czy ciernie. Chcę, aby moje serce dzisiaj zmienił Bóg, aby stało się dobrą ziemią i urodzajną ziemią, aby słowo, które usłyszałem, wydało owoc obficie. Amen, Chrystusie.